Europejski dzień bez samochodu obchodzić będziemy w najbliższą niedzielę. Startujemy tradycyjnie o 10 spod park, właśnie z parkingu przy Kauflandzie, finał w parku Konstytucji 3 maja. Na miejsce startu warto przyjść kwadrans wcześniej, by dostać los uprawniający do udziału w loterii. Nagrody jak co roku warte zachodu. Będą to tym razem cztery rowery, damski, męski, młodzieżowy i dziecięcy. Przejażdżka przewidziana na około 45 minut zakończy się w parku Konstytucji, gdzie wraz z przybyciem uczestników rozpocznie się minifestyn. Dla dzieci będą gry i zabawy sprawnościowe pod wodzą animatorów. Dla dorosłych zaplanowano porady dietetyków, pomiar ciśnienia tętniczego. Od chwili przybycia do mety przez pół godziny zbierane będą do urny kupony loteryjne. Około 12.30 zostaną wylosowani zdobywcy nagród. Jak zapowiadają organizatorzy, będą też nagrody pocieszenia. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa.